Ja mogę powiedzieć, że miałem to szczęście, że w czasie studiów spotkałem wspaniałego profesora Gerarda Ciołka, który nas, studentów architektury, nie architektury krajobrazu, zachęcił do krajobrazu. Do tego stopnia, że pod jego kierunkiem zacząłem pracę dyplomową. Niestety profesor Ciołek zmarł, zresztą w cudownych okolicznościach, zjeżdżając na nartach z Kasprowego, ale to już nie należy do sprawy. I potem stopniowo ten początkowo przedmiot architektury krajobrazu w ramach studiów architektonicznych rozrastał się, aż wreszcie, i tu już był pewien mój udział, doprowadziliśmy do utworzenia kierunku architektury krajobrazu. A tym, co szczególnie sobie w tym jakoś upodobałem, to jest szukanie argumentów na rzecz krajobrazu, na rzecz prokrajobrazowych zachowań w pieniądzach. To znaczy w przekonaniu ludzi, że piękno się opłaca. To znaczy, że nie jest to tylko jakiś tam kaprys pięknoduchów, tak jak można by sądzić na początku, gdzieś tam w XVIII wieku, ale że fakt, że krajobraz należy do wszystkich, oznacza, że wszyscy z niego możemy czerpać nawet normalne, monetarne korzyści, pod warunkiem czegoś o co najtrudniej, to znaczy o podniesienie poziomu kapitału społecznego, to znaczy rozszerzenia grupy ludzi, dla których ład przestrzenny, piękno stanowi taką przyjemność, że są gotowi za to zapłacić. I z tym jest kiepsko. Dlatego, że wciąż jesteśmy na poziomie takiego, powiedziałbym, bardzo doraźnego eksploatowania przestrzeni. I dlatego tak niezwykle wysoko cenię od zawsze, przy wszystkich okazjach o tym mówię, czyli o osiągnięciu, jakie się udało elicie intelektualnej w Stanach Zjednoczonych w połowie XIX wieku, a więc środowisku, które my znamy z westernów, bandy zabijaków, poszukiwaczy przygód, i w systemie demokratycznego stanowienia prawa stworzyć obszary wyłączone z eksploatacji gospodarczej, czyli parki narodowe. Co prawda to przez 30 lat musiała strzec tego przepisu Armia Federalna, ale w końcu doszło do tego, że teraz jest to chluba każdego Amerykanina. No, my jeszcze do tego nie doszliśmy. Krajobraz jest dosyć powszechną wartością, to znaczy każdy człowiek, czy to świadomie, czy półświadomie, nie tylko patrzy na ten krajobraz, ale zostawia swoje ślady. I w związku z tym jest to taka, powiedziałbym, przestrzeń totalna. Nie jest to obiekt architektoniczny, nie jest to nawet jakieś założenie urbanistyczne, bo sięgamy wzrokiem po horyzont. Zatem ta największa skala przestrzeni jest no, dla mnie tak fascynująca, bo ja wiem, jak dla astronoma kosmos. Oczywiście ten krajobraz percepujemy w bardzo różnych dystansach, od detalu takiego w zasięgu ręki, poprzez horyzont, sięganie do horyzontu. I w związku z tym to, co jest najtrudniejsze, to jest przekonanie do tego, że nawet niewielkie, zdawać by się mogło, zmiany w tej największej skali w pewnym momencie objawiają się nam w bezpośrednim kontakcie. Bo nagle widzimy, że ten komin, który wydawał się gdzieś tam odległy, zaczyna być, że tak powiem, w polu naszego okna. Ale po to, żeby to zrozumieć, wrócę jeszcze do tego wątku finansowego. Zrobiłem taką ankietę potem w konferencji. Widok z okna, cena widoku z okna. I okazało się, że bardzo różni ludzie i z pozycji mieszkańca, i z pozycji gościa hotelowego, i turysty, przynajmniej w mieście, cenią sobie widok zalesionego wzgórza. Wydawać by się mogło abstrakcyjne, prawda? Tymczasem okazuje się, że to zalesione wzgórze jest tym atrakcyjne, że ono się wciąż zmienia w ramach pół roku, w miarę oświetlenia, pory dnia i tak dalej. Nie jest to taka, powiedziałbym, jednoobrazowa przestrzeń jak obiektu zbudowanego. Stąd być może ludzie tak sobie cenią zieleń w otoczeniu, ale
ale bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że tworząc dla siebie widok z okna zasłaniają inne. No a ponieważ to jest dobro publiczne, w związku z tym to wymaga właśnie podejścia od strony planowania przestrzennego, od strony urbanistyki i zastępowania pędu do traktowania prawa własności jako jedynego prawem stanowionym w uwzględnieniu bardzo innych również czynników. Kluczem jest ta umowa społeczna, jakim jest plan miejscowy. To znaczy na wybranym obszarze zamieszkanym i użytkowanym przez określoną grupę ludzi doprowadzić do pewnych zapisów na poziomie prawa lokalnego, które będą regulowały możliwości urządzania i zabudowywania tego terenu. Czyli dojście do takiego poziomu, w którym uznajemy pewne wspólne interesy, nie tylko swój, które te wspólne interesy z kolei znowu nam procentują, bo przestrzeń publiczna użytkowana przez wszystkich, jeśli jest atrakcyjna, no to wszystkim nam służy i wszystkim nam w jakimś tam bezpośredni czy pośredni sposób przysparza bogactwa, niekoniecznie materialne. Podstawą jest plan miejscowy, dlatego tak boleję nad tym, co się stało parę lat temu, gdzie praktycznie z obiegu prawnego zniknął zawód urbanisty. Uprawnienia urbanistyczne, samorząd urbanistyczny, czyli tych ludzi, którzy byli rzecznikami interesu publicznego w przestrzeni. Nie architekci, którzy są, że tak powiem, wykonawcą zlecenia indywidualnego, tylko tego zbiorowego klienta, nie zawsze w pełni świadomego tego, co im się należy. A sztuka urbanisty właśnie w takim rozumieniu i architekta krajobrazu, bo w końcu krajobraz jest tym portretem naszym wszystkim, to jest danie ludziom czegoś więcej niż się spodziewają. Nie granie pod publiczkę. To kiedyś świetnie powiedział Szajna, taki scenograf, że widzowi w teatrze trzeba dać coś więcej niż on oczekuje. No bo inaczej gramy pod publiczkę. I wtedy poziom jedzie w dół. Więc to stałe, nieustanne podnoszenie poprzeczki, podsuwanie lepszych wzorców w każdej dziedzinie, i w designie, i w modzie tej, którą używamy do ubrania, i w kuchni jest potrzebne. Ulice są najczęściej efektem pewnego nieskoordynowanego działania. To znaczy swoją drogą idą prace nad nawierzchnią, swoją drogą prace nad drutami telefonicznymi, swoją drogą reklamy, jeszcze innymi prawami się rządzi na przykład rynek, który pojawia się w postaci jakichś przenośnych straganów, but i tak dalej. W związku z tym stąd między innymi taka moja estyma do planowania w postaci planów miejscowych, gdzie w rękach społeczeństwa jest stopień dokładności i precyzji tych planów. My możemy się umówić wszyscy w danej miejscowości, dzielnicy, wsi, że wszystkie domy pomalujemy na niebiesko, albo że okna będą prostokątne, albo jeszcze inne. Albo inaczej, bo tak chcemy. Tego jeszcze nie ma, ponieważ my wciąż jako punkt honoru stawiamy to, że mi wolno tak, jak mi się podoba. Prawda? W Polsce jak to chce. A w kraju, w którym wolność jest na sztandarach, czyli w Stanach Zjednoczonych, nie do pomyślenia jest, żeby mój sąsiad zaczął malować swój dom na jakiś kolor, który nie jest dopuszczony w planie, bo to, że on zrobi z niebieskiego żółte, obniża wartość mojej nieruchomości. I to znowu jest kwestia tego wspomnianego kapitału społecznego, to znaczy na ile nasz rozmówca jest świadomy, na ile podziela nasze poglądy. Ale tu nie jest pytanie, czy warto, to jest obowiązek. To wynika z pewnych przepisów, że partycypacja społeczna w planowaniu jest po prostu niezbywalnym elementem procesu. Natomiast problem polega, jak to robić, żeby gremium niefachowców w pewnym sensie czegoś nauczyć po to, żeby stali się kompetentnymi rozmówcami. Pierwsze spotkania są zwykle burzliwe i rozczarowujące, no bo rzeczy oczywiste dla fachowca, dla nich są zupełnie niezrozumiałe, nieoczywiste. Nie wolno tego
zlekceważyć tego partnera społecznego, tylko cierpliwie mu tłumaczyć, o co chodzi, w miarę możliwości posługując się czytelnymi, przekonywującymi przykładami, ponieważ architekt, czy tym bardziej urbanista, nie jest inwestorem, nie jest decydentem. On proponuje. Natomiast decyzja należy do różnych na poziomie Rady Miasta, na poziomie Rady Dzielnica, do gremiów społecznych. I on może narysować nie wiadomo co, co zostanie zaakceptowane. W związku z tym, jeżeli chce osiągnąć sukces, to musi przekonać nieprzekonanych do tego, co jego zdaniem się wydaje najlepsze i brzydko mówiąc przemycić pewne rzeczy, które im do głowy nie przychodzą, a które, za które później będą wdzięczne. Również w dużym stopniu to zależy od elit, to znaczy od takich grup społecznych, które są pewnego rodzaju wzorcem, pewnego rodzaju przykładem do naśladowania i które nawet z przyczyn takich snobistycznych zaczynają być później małpowane. To w sumie razem później daje pozytywny efekt. Natomiast odwrotne skutki można uzyskać wówczas, kiedy się wszystkim mówi, że mają prawo do wszystkiego, że są suwerenem, że są niezależni w swoich decyzjach i zaczyna się wolna amerykanka. Bez pewnych reguł, ani w sporcie, ani w muzyce, ani w żadnej innej dziedzinie nie osiąga się żadnych efektów, bo się po prostu robi mieszaniny zamiast kompozycji. Wykształcenie tego nawyku naśladowania kogoś, kto nam imponuje, kto być może jest od nas mądrzejszy, czy ma właśnie lepszy głos, czy więcej miał do czynienia z tym, jest bardzo pożyteczne i należy to kultywować, a nie tłamsić jakimś takim złym wychowaniem, krótko mówiąc, w którym się mówi, że dość już tych elit i zaczniemy robić sobie tak, jak nam się podoba. Nie wszyscy mieli możliwość, nie wszyscy mieli ochotę, nie wszyscy mieli skłonności do tego, żeby kultywować w sobie skłonność do tak zwanych wartości wysokich. Ale w każdym człowieku jest coś takiego, co się nazywa kalotropizm, czyli dążenie do piękna. Każdy odwraca się od rzeczy brzydkich, od brzydkich zapachów, od brzydkich dźwięków, patrzy w stronę ładniejszych. Inna sprawa, co dla kogo jest ładne. I tutaj właśnie wykształcenie tych wzorców, żeby propagować rzeczy nie pop, tylko właśnie high. To jest taki problem, który ma swoją historię. Mianowicie te wszystkie tradycyjne od antyku kanony piękna coraz bardziej się dewaluowały na rzecz najpierw malowniczości, potem wzniosłości, a w tej chwili nie tylko w tym, co widzimy, ale w tym, co słyszymy, bardziej cenimy sobie coś szokującego, coś poruszającego, niezwykłego, niebanalnego, niewidzianego niż ładnego. Coraz głośniejsza muzyka. Przepraszam, że użyję takiego słowa, ale dla młodzieży szczytem to jest coś, było zajebiste. Nieładne, niepiękne, tylko coś takiego wow. Więc to jest pewnego rodzaju reakcja na tą naszą zbombardowaną, biedną mentalność, że już nic nas nie jest w stanie poruszyć, musimy dostać takiego kopa, żeby rzeczywiście nas wstrząsało, a to nie zawsze służy krajobrazowi. To są, jeżeli to są efekty efemeryczne w postaci, nie wiem, sztucznych ogni czy reflektorów, to pół bidy, bo za chwilę tego nie ma. Ale jeżeli na stałe w krajobrazie wpisują się bardzo agresywne reklamy, to wtedy zaczynamy być dodatkowo jeszcze zgnębieni tym wszystkim i szukamy na wszystkie strony coraz bardziej deficytowego towaru, jakim jest cisza, jakim jest zalesione wzgórze i w związku z tym wyjeżdżamy gdzieś, szukamy tego i zaczynają być te miejsca, gdzie jeszcze coś zostało, te enklawy zatłoczone. Jak ja zobaczyłem kolejkę ludzi wspinających się już nie na Giewont, ale na Rysy, także trzeba było parę godzin czekać, żeby tam nie wyjść, tylko czekać, żeby zacząć iść, no to znaczy, że coś jest nie w porządku. I to wymaga
zwrócenia uwagi na takie, powiedziałbym, piękno kameralne, że my możemy sobie stworzyć własny świat, niekoniecznie wyjeżdżając gdzieś. Być może, że to jest taki powrót do pewnego atawizmu, jaki człowieka gnębi, bo dlaczego my mamy doniczki w oknach, albo rybki, albo kanarka? To jest... My w naszym obecnym trybie życia żyjemy ledwie 100 tysięcy lat, a ileś tam set tysięcy była sytuacja, gdzie byliśmy rolnikami, gdzie byliśmy myśliwymi, gdzie te zwierzęta i ta roślinność była traktowana jako coś zupełnie innego niż... I teraz stwarzamy sobie takie namiastki, enklawy. I być może do tego trzeba wrócić, żeby niekoniecznie szukać tego wow, tylko żeby umieć cieszyć się czymś bezpośrednim naszym otoczeniu. Stąd ten pomysł bardzo dobry na tak zwane pocket park, czyli parki kieszonkowe. Gdzieś tam jakaś niewielka przestrzeń, jakieś podwóreczko, jakiś niechciany zakątek, zróbmy z niego coś. Jesteśmy bombardowani taką siłą zupełnie innego rodzaju reklam, sposobu bycia, że trzeba się temu przeciwstawić poprzez taki jak powstała moda na slow food, po fast foodzie, żeby również i taki kameralny krajobraz zaczął być naszym polu zainteresowania. Z przestrzenią jest tak samo jak z czasem. Nie można bez niej żyć, prawda? To jest nasze środowisko, oczywiście w różnych wymiarach, w różny sposób wykorzystywane i jakość tej przestrzeni jest bezpośrednio związana ze stanem naszego zdrowia i stanem naszej psychiki. Nie mamy innej, po prostu nie możemy wyjść z przestrzeni. Przestrzeń jest wszechogarniająca i jest monopolem gdyby w pewnym sensie. Podobnie jak z czasem, nie można sobie go odrzucić na bok. On i tak się toczy, ciecze, prawda? Więc to jest taki byt, z którym sobie nie poradzimy walcząc z nim. Jego trzeba oswoić. Lublin ma cudowne położenie, to znaczy jest na terenie sfalowanym, jeśli nie pagórkowa, tym co pomnaża ilość widoków. Ma znakomicie zachowaną panoramę miasta, ma szereg nowo stworzonych punktów widokowych, jak choćby galeria Zamek, gdzie z dachu można podziwiać panoramę Lublina. Na szczęście niezniszczoną. Tu jest duża zasługa wszystkich poprzedników i obecnych władz, które dbały o to bardzo wyraźnie. I poza tym tą wyjątkową wartością krajobrazu Lublina, miejskiego krajobrazu Lublina, niezależnie od topografii, to jest różnorodność. Tu się nakłada szereg kultur. Przecież mamy i cerkwie, i kościoły, i katolickie, i mamy piękne obiekty związane z kulturą żydowską. Ta różnorodność jest niespotykana gdzie w innych tej wielkości miastach Polski. Ona jest, ale nie tak wyrazista. Więc dodatkowym aspektem, który być może jest mało zauważalny, ale bardzo cenny, to jest stosunkowo czyste powietrze w stosunku do innych miast. Widać to. Jest w związku z tym być może lepiej to wszystko oświetlone. Wydaje mi się, że to jest pewien skarb, który poprzez odpowiednie zapisy i poprzez odpowiednią strategię miasta należy chuchać, dmuchać i tylko dodawać. Zresztą nowe obiekty w Lublinie powstały też są znakomite i Centrum Kultury, wspomniana przeze mnie ta galeria. To są obiekty, które wyznaczają nowy, tak zwany, jak to ja nazywam, krajobraz pocztówkowy Lublina. To są rzeczy, które zaczynają być elementami tożsamości miasta. Ja uważam, że pewne takie skazy na krajobrazie też świadczą o jego charakterystyce. To jest trochę tak jak, bo ja wiem, szrama na twarzy przystojnego mężczyzny. Czasami mu dodaje nawet pewnego uroku i tożsamości. A poza tym wszyscy użytkownicy krajobrazu nie lubią być wstawieni w jakieś zbyt rygorystyczne ramki. Musi być zostawiona pewna sfera dowolności, na której się ktoś tam może i sparzyć i później już tego błędu nie zrobi, ale sprowadzenie wszystkiego do takiego niesłychanie unormowanego krajobrazu, takiego jak, bo ja wiem, Nowa Huta, tam się nie da żyć. To jest dla mnie cudowny przykład tego, że plac centralny zaprojektowany kiedyś jako idealne miejsce w przestrzeni publicznej jest pusty. A Kazimierz, którego nikt nie projektował,
jest nieprawdopodobnie malowniczy i Friday Evening na Kazimierzu to jest miejsce, gdzie się wszyscy spotykają z przyjemnością. Więc nie przesadzajmy z tą regulacją, ale ta regulacja musi mieć pewne ramy, bo inaczej się zaczyna chaos. Miejscem, które czeka na dobre rozwiązania, ma ogromny potencjał lokalizacyjny w Lublinie, to jest tak zwany teren Wielkiego Stawu Królewskiego, czyli obszar, który jest takim, ni to ogródki działkowe, ni to jakieś takie niezbyt, taki, krótko mówiąc, nieużytek urbanistyczny. A kontekst jest znakomity. I czekam na to, że kiedyś być może, zresztą tam był już jeden czy drugi konkurs na to, ale no jakoś nie doszło do realizacji, może akurat nie były to rozwiązania tak w dziesiątkę trafione, że to jest miejsce takiej szansy, na której może powstać kolejny taki element tożsamości Lublina. Wydaje mi się, że w perspektywie krakowskiego przedmieścia, patrząc od strony bramy krakowskiej na zachód, niektóre elementy wyskakują pod względem wysokościowym, zwłaszcza w lewej pierzei. To, co jest mniej więcej naprzeciwko parku, tam jest ogród Saski chyba, prawda? Po lewej stronie, ten ogród Saski jest znakomity, jest taką ścianą zielenią i tak będzie tam dalej, później teren opada. Ale po lewej stronie jest parę budynków, które trochę wyskakują poza tak zwaną linię nieba i to no, trudno z tym w tej chwili dyskutować, bo to są obiekty, które stoją, no i już, prawda? No to, to bym zwracał uwagę. No i oczywiście cały teren poniżej wzgórza Czwartek, czyli ten obecny plac autobusowo-targowo jakiś tam. Tam jest jedna perełka w postaci tej studni przy ulicy, dawnej ulicy Ruskiej, prawda? I to jest, no to się po prostu serce kroi, jak patrzeć z góry na to, bo to jest też, tak jak ten Wielki Staw trochę bardziej schowany, to jest no niesłychanie wyeksponowane i funkcjonalnie no to jest pępek Lublina bez ma. Im mniej zieleni w naszym otoczeniu, tym jest ona przez nas bardziej ceniona. Miasta są ekstremalnymi obszarami, gdzie tej zieleni jest mało. Mało tego, dodatkowo jest to, są to bardzo trudne warunki, zwłaszcza dla drzew. Zatem po pierwsze nie wycinać, po drugie gdzie się tylko da ze względu na możliwości przyszłego ich rozwoju sadzić, ale poza drzewami, bo to jest pewnego rodzaju już taki temat ograny, brzydko mówiąc, to ogromną możliwość powiększenia tej biologicznej strony oddziaływania drzew to są pnącze, czyli ogromne powierzchnie pionowe, które, nie mówiąc o tarasach zielonych, znacznie zwiększają coś, co bywa nazywane powierzchnią biologicznie czynną. Pnącze zgodnie z prawem jeszcze się do nich nie zaliczają, ale staramy się o to, żeby ta powierzchnia iluś tam set metrów kwadratowych liści była brana pod uwagę. Natomiast drzewa, żeby te nowe sadzone spełniały swoją rolę, no to muszą być bardzo starannie i gatunkowo dobierane i miejsca dla ich rozwoju, zwłaszcza korzeniowego, powinny być no, przez fachowca robione, bo inaczej to są wyrzucone pieniądze. Jeśli chodzi o taką najbardziej przyziemną i praktyczną stronę, którą może zrobić każdy człowiek, który ma domek z ogródkiem, to jest łapać deszczówkę. Dlatego, że pomijając to, że woda jest coraz droższa, to ta woda, która spada z nieba za darmo, jest o wiele lepsza dla utrzymania ogródka niż to, co mamy z wodociągu i pozwala zachować jaką taką równowagę w bilansie wodnym, a już w sposób najbardziej taki, powiedziałbym, przekonywujący, to jest chroni nas w dużej mierze od powodzi, bo jest retencją tego wszystkiego, co nam natura daje, a my bezmyślnie odrzucamy to. Czyli przesadna ilość powierzchni nieprzepuszczalnych jest zabójcza i lekceważenie tego, co możemy wykorzystać, czyli zamknąć ten bilans przynajmniej w relacji z wodą na zero. Przechodząc na taki już bardzo konkretny problem, to w Polsce jest wielki znak zapytania i wyzwanie, między innymi dla architektów krajobrazu, ale nie tylko, to są przestrzenie porzucone, postagrarne zwłaszcza. W zatrważający sposób przybywa nam terenów, na których z jakichś przyczyn rolnictwo się nie opłaca.
To są duże tereny, które jeżeli nic z nimi nie zrobić, to wcale nie będzie tak, jak nam się wydaje, że tam się pojawi las. Nie, tam najpierw będzie przez kilkadziesiąt dobrych, może 150 lat, taka przestrzeń roślinności ruderalnej. To nic pięknego, ani przyjemnego, ani pożytecznego. I mnie się wydaje, że jednym z godnych rozważenia pomysłów to jest wykorzystanie tego jako tak zwanego krajobrazu energetycznego, czyli farmy fotowoltaiczne. Nie wiatrowe, bo one są zawsze troszkę kolizyjne z widokiem i z trasami przelotu ptaków i tak dalej, ale fotowoltaiczne, czyli ekrany, których wysokość sięga tam paru metrów. I już wiele krajów w ten sposób to zagospodarowuje. To ładnie wygląda, to jest pożyteczne i to w pewnym sensie zapobierze całkowitemu chaotycznemu, przypadkowemu zagospodarowaniu.